Chciałbym, żeby pan burmistrz zabrał głos i parę słów do was powiedział. Wiem, że on bardzo lubi wędkarstwo, a więc bardzo chętnie pewnie coś do was powiem. Witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że nasz zbiornik wodny tutaj Kraśnicki gości takich znakomitych wędkarzy jak wy, że możecie tutaj współzawodniczyć razem. Chociaż wiem, że zawody wędkarskie mają troszeczkę inny wymiar. Bo tu jest wymiar sportowy i owszem, i rywalizacja, ale jest przede wszystkim spotkanie się ludzi z taką samą pasją. Ludzi, którzy potrafią się także oprócz tego, że walczą, potrafią się też doskonale bawić i jest to okazja do spotkań towarzyskich. I niech tak to będzie. Gratuluję zwycięzcom, tym, którzy te puchary zawiozą do swoich domów, ale tak jak mówiłem, wszyscy są zwycięzcy tutaj na tym akwenie. My mamy imprezę triatlon Kraśnicki, które będą mistrzostwa Polski tutaj na tym akwenie. I zawołanie jest, i hasło tego triatlonu jest takie: tylko nieobecni przegrywają. Także wszyscy, którzy jesteście tutaj, jesteście wygranymi, tak uważam. Jeszcze raz dziękuję za to, że zawody się mogły odbyć tutaj w Kraśniku. Mam nadzieję, że to nie po raz ostatni i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim jeszcze raz, wczoraj mieliśmy zaszczyt godzić na naszych zawodach kolegę sekretarza miasta. Dzisiaj gdzie sam burmistrz jest nas zaszczycił. Jeszcze raz panie burmistrzu, wielkie dzięki. Szanowni koledzy, nie ma czegoś, gdy nie ma kogoś. Ja bardzo dziękuję Rafałowi, Michałowi, Gasi i wszystkim tym, którzy pomagali i sponsorowali. Rafał za chwileczkę przyda listę tych, którzy najbardziej się przyczynili, żeby nasze zawody mogły się odbyć w tak dobrej oprawie przy tak dużym puli nagrod. Oddaję głos Rafałowi. Nagrodę, którą będziemy losowali na koniec, sponsoruje sklep wędkarski Ryba Bełżyce i Santander Consumer Bank. Dobrze, koledzy, ja pozwolę sobie skorzystać pana burmistrza. Panie burmistrzu, czy byłbym zaszczycony, gdyby pan wręczył te puchary skromną naszym uczestnikom? Zgoda, panie burmistrzu? Przechodzimy do dekoracji. Największą rybę, nie wczorajszą, o wadze 1205 złowił kolega Mirosław Furman. Zapraszamy, Mirku, ciebie. Kirek, proszę zdjęcie. Koledzy, rywalizacja trwała 2 dni i dlatego wczoraj sektor pod sektor w zasadzie A1 wygrał kolega Bęczowski. Wiktor, zapraszamy Wiktora. Szczęśliwcem, który wygrał A2 jest kolega Bogumiko. Zapraszamy cię, Boguś. Boguś, odwróć się. Boguś. Dziękuję. Do niedawna junior już sobie radzi z seniorami. Zapraszam zwycięzcę B1, Maćka Maruszaka. Maciek, zapraszam. Maciek, ładnie tam było. Maciek, przodem twarzy, Maciek. Idzie młodość, bo w tym samym sektorze B2 wygrał Artur Gałka. Serdecznie zapraszamy Artura. Zapraszamy zwycięzcę sektora C1, Pawła Hondrę. Dobrze, ale jest zastępca, najwyżej telewizora nie odbierzesz, Andrzej. Zostanie kto inny. I znowuż młodzież, Kamil Kołodziński. Kamil, zapraszam, wygrałeś C2, brawo Kamil. Oj, tam jeszcze młodzież, dom jest moich silnych włosów, to wiesz. Pozwolę sobie powiedzieć tak. Dobrze, koledzy, dzisiaj walczyliśmy równie dobrze, równie dzielnie.
I tu teraz tak naprawdę, nasza kadra narodowa Polski, wielki zawodnik, myślę, że niedługo będziemy gościć myślenie jego mistrzostwa Polski. Zapraszamy Bartka Sobolewskiego. Mogłeś za dużo się zbiera, to stawia Bogumił Kot, zwycięzca A2. Oczywiście kole na Orlenie. Macieja Kałana zapraszamy jako zwycięzcę B1. Brawo Maciej. Modlił się do końca, do ostatniej wagi, ale udało się. Franciszek Wysocki, zapraszamy Cię, Franku. Jest Franek? Nie ma Franka? Zapraszamy zawodnika, który wygrał C1, a więc Sławek już. Brawo, Sławku. Dobra taktyka. Gratuluję. Patrzcie, jak ci skromny. Nie chcą się przyznać do zwycięstwa. Ale ja tam ważyłem i wiem, że wyczytałem. Dobrze. Następny, który obrał bardzo dobrą taktykę. Bogdan. Teraz ja się wyczytałem. Wczoraj. Rymon, Sikoko. Dobrze, wszystko było dobrze. Wyczytamy. Wszystkie nazwiska były dobrze. Brawo! Najlepszy na zawodzie, najwyższy! Koledzy! Trzecie miejsce. Cały zawodak zajął kolega Franciszek Wysocki. Zapraszamy przedstawiciela Sensasa. Marcin, nie kombinujcie. Przekażcie gratulacje Frankowi. Przekażemy do Franka, dziękujemy. Zapraszamy wicemistrza zawodu, Mączączki, Wiktor. Wiktor, zapraszamy, brawo ty. I olbrzymie brawa, to było coś wspaniałego, dwie jedynki. Najlepszy nasz zawodak, Bogusław Kot, Selek. Albo nawet teraz już nie wiem, co to jest. Najlepszego. Na podium, na podium. A ja oczywiście. Oj, zapomnieliśmy. Szanowni koledzy, cała trójka na podium i chwila dla fotoreporterów. Trzecie miejsce zajęła duża Mabel. Zapraszamy Mabel. Zapraszamy na podium. Możemy na podium? Możecie. Bogdan chyba na plecach bardzo będzie niż. Dobrze. Z wicemistrzami została najbardziej śmieszna drużyna zawodów. Łuków Miasto 1. Zapraszamy. No się wcale nie obraził. Roman Rakieta. Gratulacje. Nie, najbardziej sympatyczne chciałem powiedzieć. Sorry. Dobrze. Słuchajcie, może teraz tak zmieszczą się, a potem całość. Dobrze. Słuchajcie. Czy ktoś wierzy w to, czy nie wierzy? Ale ja w to wierzę, że dwójki jest lepszy od jedynki. Tak się stało w przypadku zwycięstwa różnych zawodów dzisiejszych. Zwyciężyła drugi zespół Sensas Lubin. Zapraszamy przedstawicieli zespołu 2. To plany przeciągnie. A gdzie jeszcze jeden? Akurat nie można być. Fajnie jest. Maciek. Nie oglądaj filmów lub zdjęcia. Szybciej.
Dobrze. Serdecznie dziękujemy drużyno. Słuchajcie, nie. Ja tak myślę, że... Słuchajcie, koledzy, pan Burmistrz na pewno przekaże ten telewizor, ale mamy jedną, że tu bardzo ładną, piękną kobietę. Kasia jest taką naszą maskotką i to nie jest... Na pewno nie wygra Rafał. Obiecuję. Kasiu, błagam się, nie wyciągaj Rafała. Już tu masz na stałe, to więc może coś nie da. A może ktoś nie ma, to będziemy losowali do poru. Nie da w ciemno. C5, dzisiejszego dnia. Kto, kto mówił na stanowisku C5? Brawo, Kamil. Wiesz co, to nie jest przyjemne, Kaszka. Wiesz, tyle to jest niesprawiedliwe. Telewizor byłby za dwa wafety. Nie, jeden, sorry. Wszystko jest niesprawiedliwe, ale jest uczciwe. Szanowni koledzy, jeszcze raz oddaję nas na pożegnanie burmistrzowi. Pożyczę wam na pewno szczęśliwego powrotu do domu, a ze swojej strony już dziękuję. I słuchajcie, i po tym ostatnim słowo prosimy o takie zdjęcie grupowe wszystkich z pucharami TPTD. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za dwa dni walki tutaj nad naszym zalewem. Jeszcze raz gratuluję wszystkim pucharów, laurów. Oczywiście szczęśliwego powrotu, rzucać tutaj po jednym groszu, tak jak do rzymskich fontan, żeby wrócić jeszcze raz tutaj na ten zbiór. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego i bardzo proszę może do zdjęcia wszyscy razem. Teraz wielkie dzieci, panie burmistrzu, w imię zarządu okręgu. Chciałem pozdrowić was wszystkich, z imprezy Jurka Usa, bo mamy jeszcze drugą imprezę.